Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i widzimy się dzisiaj w grze Swag and Sorcery. Otóż widzicie tą oto grę głównie dlatego, że nagrywam na zapas. Może nie aż tak bardzo, jak było to początkowo planowane, ale tak. Zbliża się naprawdę ostry okres związany ze studiami. Inaczej mówiąc, początek semestru. O czym wspominałem już na niejednym filmie. Więc po prostu, chociaż na ten tydzień czy dwa w przód, warto byłoby mieć po prostu wszystko przygotowane. No i tak, jest sobie dzień, jeden konkretny weekend, tak tylko dodam, w którym to chciałem sobie nagrywać wszystko. Aż tu wchodzę, myślę, dobra, pora wsiąść do regali, albo do Izaka. I no, biblioteka obecnie w użyciu. Tym samym zostałem odcięty od gier, które obecnie prowadzę. Więc tak, stwierdziłem, dobra, to może pora zarzucić jedną z tych gier, które miałem na odstawieniu, czy tak nazwę. No i tak, padło na Swag and Sorcery, czyli kolejną gierkę zaraz po Graveyard Keeperze od Tiny Build oraz Lazy Bear Studios. Inaczej mówiąc, podejrzewam, że będzie to symulator grindu, pikselowy i pewnie z humorem, bo do tej pory wszystkie ich gry, które znam, były z mocnym humorem. Ale tak, więcej nie ma co mówić, przekonamy się w tym odcinku, jak to będzie. I tak tylko następnie powiem, jako że gierka jest mocno pikselowa, przynajmniej tak taki zamysł, i w ogóle to raczej nie będzie dużo ważyć, więc próbuję nagrać w 4K, jeśli plik będzie ważył mniej niż 100 giga, to jej, i będziemy kontynuować 4K. A teraz nie ma co się przejmować, klikam play. Jak widzicie, nie ruszałem gierki. No, wybaczcie za to. I tak, save slot pierwszy, gramy i... Once upon a time, in a faraway fairy kingdom. O, proszę, mają tu nawet dialogi. Wise king ruled. O, dobra. Czyli tutaj... Już teraz nie ma tego wszystkiego. Dobra, a więc... Wiecie co? Może warto byłoby po prostu to przetłumaczyć. Więc albo w wolnej chwili... Came up with truly amazing ideas. In fact, the king's great-great-grandfather did have a magical costume, and it was indeed a time of peace in the kingdom. But alas, the costume was stolen. What a cool costume! It would be a sin not to steal it. Okay, good answer, Kotz. Oh, what a lovely kitty! You call me a kitty again, and I'll bite your nose off. I'm the black cat. Ale tak, dobra. W wolnej chwili ogólnie mówiąc, przepraszam za przeszkadzanie w gadaniu. Gro. Ale tak, w wolnej chwili postaram się to przetłumaczyć albo osobiście, albo zrzucę to na jednego ze znajomych, którzy mają więcej wolnego czasu. A póki co ja się wyciszę, trzeba sobie siedzieć cicho i... No, będziecie mogli zobaczyć, co tu się dzieje. Ale tak, teraz, żeby nie przedłużać aż tak bardzo, czy tam coś, to pokrótce jest wojna. Królewski doradca miał plany, jak się obronić. Natomiast król stwierdził, nie, co tam, ale to wszystko, gdybyśmy mieli magiczny kostium mojego prapradziada, to by było wszystko w porządku. To teraz rozkazuję bohaterom, idźcie odnaleźć kostium. Tak, mniej więcej takie to było. Szczegóły naprawdę poznacie może, jeśli to kiedykolwiek będzie przetłumaczone. Nawet bym chciał, żeby było, ale nie wiem, jak to będzie. A póki co, takie dialogi, jak to tutaj będę tłumaczył osobiście. Najistotniejsza misja. Jego wysokość... Aha. Kanclerz jego wysokości wita cię. Nasz król wymaga od bohaterów, by wykonały najbardziej istotną misję na świecie. To jest bardzo istotne i bardzo pilne, byś wynajął jednego w gildii. I okej, wynajmij bohatera, dostaniemy to złoto. Okej, tu jest gildia i... klikam na gildię, a potem wynajmij bohatera. Okej. Fajnie, samouczek.
stówa. Akurat mamy stówę, co za przypadek. Ale dobra, i... mamy achievement. Nawet nie wiem, o co tu chodzi, wszystkiego będą nas uczyć, więc póki to się tym przejmuje. Jakiegoś Ediego mamy i... zaliczyliśmy, jej! 20, serio. Na moment obecny... Twój wojownik nie byłby w stanie zmierzyć się ze wściekłym bobrem. Ale... ćwiczenia i próby... wykują z niego prawdziwego bohatera. I zasługujesz na nagrodę. Okej. Okay. Pierwsza walka. Bohaterowie nie powinni się lenić cały dzień. Powoduje, że są grubi z rozleniwieniem. Nie jestem pewien tego słowa jak zwykle. Mój angielski chociaż jest bardzo wspaniały, moim zdaniem. Przynajmniej na standard moich lokalnych ludzi. Tak zawsze w tych ważniejszych momentach zapomina słów. Więc tak. Wyślij swojego wojownika, by zwiedzał mistyczny las, czy magiczny las. No, co ty nie powiesz, samouczku? Patrzcie, jakie trudne, no. Nie dałbym sam sobie po prostu rady. Co to za kurczak? Nie mogę wyposażyć, nie mogę nic wybrać, po prostu muszę walczyć się. Okej. O! Bohaterowie, czy tam ogólnie postacie, będą zajmować się swoimi przygodami sami z siebie, bez martwienia ci czy mordzenia ci o kierunkę. Sami się tym zajmują, okej. Czyli, co, dosłownie to jest takie... tylko obserwowanie. No proszę, czyli nawet byśmy mogli tutaj coś jeszcze ogarniać. Przecież kiedy on tam łazi. Okej. Okej, ciekawe. Ciekawe, muszę zobaczyć, co tutaj jest w ogóle. Jakieś zaklęcia, których nawet nie mamy. Zwycięstwo. Wynik 4%. Heal, relax, nawet nie wiem, o co chodzi. Ale tak, czyli na to chyba był kasztan? Tak mi się wydaje. Więc powiedzmy, że mamy kasztanowca, bo tak mi się podejrzewam, że to był czyznat, jeśli nie, to coś innego i miedź. I teraz nawet nie wiem co. Replay, heal, relax, kliknę heal, nie wiem. Jak jest znaczenie tego wszystkiego, pewnie wydam się tym złota. Tak, ale tak, zrobię to po prostu, bo nie chcę mieć rannych bohaterów. 25 złota. Dobrze sobie poradziłeś. Przynajmniej... twój bohater się nie pociął i nie uciekł przed nawet zwiedzeniem lasu. Definitywnie jest w nich potencjał. Lecz bohatera w kościele. O, w sumie nie przeczytałem, co to było. Niepotrzebnie go leczyłem, czytałem już wtedy. Twój bohater jest ranny. Idź do kościoła. Tylko pamiętaj o tym, że leczenie jest kosztowne. Tam jest na twój koszt. Skarbiec nie jest studnią bez dna, okej. Okay. Gdzie jest kościół? A, i mam nadzieję, że nie zrobiłem softlocka w ten sposób. Thank you. Okej. Okay. Okej. Za darmo, co zrobiłem wcześniej, ale można, dobra. Nie mamy softlocka. Czy teraz widzisz, dlaczego... leczenie jest takie kosztowne? Nasze kościoły potrafią pozbyć się każdej rany dosłownie w sekundy. Nawet śmiertelne ciosy. Okej. Podstawy... zbieractwa. O, co dostajemy? Kowalnia 1, czy tam kuźnia tak właściwie, ale kowalnia 1 też tak może być. Jeszcze poziom kuźni i trochę złota. Wioskowi narzekają, że twój bohater chodzi w wiosce nagi. By pozbyć się tego problemu, zbierz 3 płody orzechowca w magicznym lesie. I proszę, zachowaj swoje pytania na później. Okej. I odkryliśmy jednego potworka oraz dwie rzeczy. Nawet nie wiem, co z niego wypada, nic, ale tak. Malutki płomyk. Te mistrzowie są takie
Nie pamiętam. A powiedzmy, że to takie czotliwe, malutkie ognie. Brakuje mi znowu słów, ale ogólnie dobra, ten po prostu taki... dobra. Powiedzmy, taki przotliwy, malutki ogień jest wypalony swoją robotą jako obrońcy lasu, takich sucharek. Dobra, nie powinien się chyba na tym skupiać, tylko bardziej na to, żeby grać, ogarniać i tak dalej. W sumie taka szkoda, że tak nie mam tu nic do roboty. Chociaż będą jakieś szpele, więc chyba będzie fajnie. I w ogóle chyba 3 przygody naraz można tutaj wysyłać. Okej. Bo szczerze, nie jestem pewien, czy ta gra jest idealna, powiedzmy, do nagrywania, ale na pewno jest przyjemniejsza niż niektóre. Heal za 3. Dobra, nie akurat wydałeś tyle, ile zyskałeś, więc jest dobrze. Mamy. O, masz kłody. Bardzo dobrze. I teraz możesz zbudować kuźnię. I kowal zrobi zbroję dla twojego wojownika. Będzie to ochroniło przed ranami. I spowoduje, że będzie wyglądał jeszcze bardziej bohatersko i odważnie. Okej. Okej. Kowalnia, czy kuźnia, choćby to nazwał pewnie kowalnią częściej, tak żeby było po mojemu. Wytwarza rudy na sztabki, które mogą zostać użyte do krawcenia, czyli tworzenia broni i zbroi. Teraz co mamy? Stwórz konstrukcję. Teraz buduj tą kowalnię, a będziesz mógł stworzyć trochę zbroi. Bardzo wypasionych broni. Które uczyni twojego wojownika dużo potężniejszym. Jeśli nauczą się, który koniec trzymać. Okej, dobra. Ja wiem, że nie muszę tego robić, ale chcę czytać, bo to jest fajne, lubię po prostu takie rzeczy. Jakie są, które są smaczki. O, oj, coś nie tak z jakimś kotem. Ale dobra, mam achievementa. Kiedy ty zajmowałeś się budowaniem kowalni, my odnaleźliśmy czarnego kowala, czarnego tego, powiedzmy. Smith to jest właśnie kowal. Tak, blacksmith, czarny kowal, a mniejsza. Ogólnie kowala, czy tam płatnerza może bardziej. Nie jestem pewien, jak to określić. Niestety, on jest dosyć leniwy, więc twój wojownik będzie musiał sam sobie robić swoje wyposażenie. Co zrobić? Czasy są ciężkie. Okej. Metalowa robota. Mój bohater nigdy nic nie wykuł wcześniej, więc pozwól mu... Zacznijmy z czymś bardzo prostym. Na ramienniki, albo na golniki, nie jestem pewien. Milicji, na przykład. Aha. Nie ma znaczenia, czy wyjdą porządne, czy badziewne. To twój bohater będzie je nosił, nie ty. Coś tego typu. Chyba tam było. Też kluk, to mogą być też... Nieważne, dobra, mniejsza. Będę to craftingować tutaj, tak. I tu miało być gres. Dobra, spodnie. Spodnie milicji. I... 2 sekundy. Okej, czyli tutaj potrzeba mieć siłę, mam 6%, nawet nie wiem, jak to będzie mało. Ale tak widzę, że tutaj można craftić różne rzeczy. Nie przejmuj się tym, zrobimy spodnie. Czarne golenniki. Jej, mamy... O, drugopoziomowe. Swoją drogą można to chyba je ubrać. Wymaga długiego poziomu. Witam ponownie po ponad godzinnej przerwie dla mnie. Było 2 dni, co ciekawe tym, że najpierw kot uciekł, potem były jakieś inne ważne rzeczy, ale mniejsza z tym. Dało się, mam to zaliczone. I tak. Teraz to już było powiedziane. O, obóz treningowy. Okej. Okay. Teraz zobaczymy, co tutaj powie. Ponownie. O, nawet nie wiem, co to są dalej te kruk. Aż wezmę i sprawdzę szybko, żeby to lepiej przetłumaczyć. Tylko gdzie jest mój słownik, książ mi tłumacz. Uwaga, uwaga. Krzywe. Co za wspaniale krzywe na golenniki. Mój bohater definitywnie będzie sobie hodował parę wspaniałych, epickich tych haluksów. Czy ktokolwiek ci powiedział, że życie bohatera jest łatwe? Będą musieli się po prostu do tego przyzwyczaić. To są jedyne nagorniki, które posiadają. O, mam teraz dwie rzeczy.
Okej. Kosy się rozpadły. Cześć, jestem twoim kowalem. Miło cię poznać. Jest pewien problem w wiosce. Wieśniaki wyszły skosić pola, ale ich kosy się rozpadły w ich rękach. Potrzebuję nowych, ale nie mamy miedzi. Przynieś 5 miedzi kowalowi. Dobra. I kolejny quest. Mój wojownik jest taki delikatny, że nagolniki po prostu z niego spadają. No cóż, sam się to zdarza. Buduj obóz treningowy, żeby twój bohater mógł, żeby twoja postać mogła się trochę mięśnić. A co to jest? Jakieś spa, okej. Okay. Gdzie jest to miejsce? Obóz treningowy? Swoją drogą, bo nie widzę tego. A, tutaj. Potrzeba dwóch kasztanowców, chyba kasztanowców, bo znowu nie sprawdziłem. Ale dobra, mniejsza z tym, jedziemy do lasa. To jest jedno, co możemy zrobić, więc tak. I zobaczymy. I tak. Trafiłem z kasztanowcem, bo teraz podczas kiedy on sobie idzie i wędruje, to sprawdziłem na szybko. Więc brawo, ja umiem trochę w Englisha. No i tak, bonkarz. Tutaj można wybrać, co się chce zachować po przygodzie. Więc tak. Mhm. 3 zwycięstwa pod rząd. Po 3 zwycięstwach dostaniesz dodatkowe, bonusowe punkty dostępu do bossa. Okej. Nie wiem, czy to dobrze, czy nie. O, jeszcze musimy płacić mu trochę relaksu i leczenia. Dobra. I co, już jest w pełni zdrowy i w ogóle? Tak, dobra. Chcesz, byśmy teraz mogli zbudować? Oczywiście, że możemy, więc tak. A miedzi jeszcze nie mamy, ale zaraz się ogarnie. I okej. Okay. Villain. Finally, I was wondering when we were going to get to the good part. Poddani cierpią, ale król może myśleć o niczym innym jak tylko o swoich ubraniach. Nie mogę na to pozwolić. Postanowiłem się trochę tak po prostu starać i tłumaczyć na bieżąco. Kraj potrzebuje nowego króla, mądrego i miłego. Kogoś naprawdę przystojnego, kogoś takiego jak ja. Nie wybaczę za opóźnienie, ale czasem mi potrzebuje trochę czasu. To ale rzuciłem zaklęcie, by przebudzić bestię z magicznego lasu. Król uda się na polowanie. I nigdy nie powróci. Ha, 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 ha. Tak będzie lepiej. All the better. The good guys should win in fairy tales. That's just what the winners tell you. If you win, you are good. W obozie treningowym możesz ulepszyć poziom postaci i rozwiązać ich atrybuty. Jak mogłeś się domyślić, ty jesteś tym, który płaci za trening. No, oczywiście. Nadszedł czas, by wysłać twojego wojownika na ćwiczenia, by podniósł swój poziom. Jeśli nagle skończą ci się pieniądze, zawsze możesz pozbierać surowce, tworzyć przedmioty i sprzedawać je w markecie. Jest level, a tutaj co jest? Atrybuty? O. Ciekawa sprawa. Okej, okay, to jest ciekawe. O! Ciekawe.
fajne. Fajne. Bardzo fajne, że coś z tego zrobione, ale dobra, mniejsza. Uczelnie na poziom drugi, żeby móc mu ubrać spodnie. Po czym jeszcze postaramy się zrobić, możemy jakieś inne ekwipunki i wyruszyć dopiero później. Póki co... Dobra robota! To bardzo przydatne, tak podwyższyć poziom swoich postaci. Nie ma niczego bardziej frustrującego niż... wysokopoziomowy ekwipunek, którego nikt nie może używać. Można się ubrać. Mój wojownik jest chociaż trochę bardziej odważny po treningu. Ten nawiedzony element, ten nawiedzony po prostu wzrok z ich oczu zanika. Teraz próbuj ubrać te nagolniki na twojego bohatera. Dobra, dobra, co cicha i co jest łatwe. Pokaż, ile ci potrzeba. Dobra, zrobimy czapkę przy okazji, jak już mamy trochę. O, zaawansowane krawcenie, poziom trzeci oczywiście. No, możliwości krawcowe każdego budynku zależą od atrybutów bohatera. Okej, każdy budynek polega na innych atrybutach. Tak samo jak dobra, dobra. Okej. Dobra, czyli po prostu lepsze przedmioty i w ogóle tak, okej, super. A tutaj możemy dziś do dźgania albo miecz milicjera. Nie wstać nas. Nie przeczytałem tego do końca, mój błąd. Prawdopodobnie muszę to jeszcze sprawdzić. To nie to. Okej, to są rzeczy, których jeszcze w ogóle nie ogarniam. Dobra. Co tu jest? Nie do końca rozumiem to crafting capacity for processed metals, czy jakoś tak, czy materials, ale dobra. Aha. Zobaczcie, jakby dwa wskaźniki, jedno od materiałów, a drugie jest od ekwipunku. Dobra, nie do końca ogarniam, ale dobra. Mniejsza. Więc wykrawciliśmy coś, czego i tak nie możemy ubrać. No ciekawe. Chociaż... czy ma to jakieś coś ciekawego w ogóle metalce? A nie wiem, jak to ma działać, ale okej. Masz tutaj spodnie. I chyba możemy pójść. Okej. Nie zapomnij sprawdzić, czy swoje postacie są wystarczająco wyposażone przed bitwą. Im lepsza zbroja, tym lepsza szansa na przeżycie twoich bohaterów. I tym spokojnie możesz się czuć. Oczywiście musi piesem się czekać. Gotowy na polowanie. A zbuduj budynek łowiecki. 4 kasztany, oczywiście. Dobra? To ciesz się, mój drogi bohaterze, suchoklatesie. Masz spodnie, tu teraz możesz walczyć. Więc bąkaj go swoim mieczykiem. Przy okazji zaraz chyba padniemy, sądząc po tym, co tutaj widzę, bo szybko to sytuacja. A nadal nie mam żadnego sposobu na nic. A nie, nie podniemy. Już się bałem, okej. Oczywiście, że go wyleczę. W sumie nie ma powodu, żeby nie zbierać tego ponownie. W końcu wiecie, co ja. I tak nic lepszego nie możemy zrobić, więc no. Potrzebowaliśmy jeszcze 4 kasztanowców, co oznacza, że chyba zaraz będziemy w stanie już to zebrać. Ale jeszcze nie i proszę, same materiały tym razem. Super. Super po prostu. Dobra, czy mam to wystarczająco? Moglibyśmy to oddać, ale czy tego chcę? Dobra, niech będzie, że oddam. Już przyniosłeś miedź? Olera. A dopiero co usiadłem z kubkiem miłej herbaty ziołowej. Naprawdę, spodziewałem się, że będę miał trochę czasu na relaks i odpoczynek. Okej, dobra, dobra, zrobię to. Kosa.
Leniwy kowal. Bardzo leniwy. Dobra. Jednak nie mamy wszystkie. Dobra, w takim wypadku idziemy jeszcze raz. Jeśli brakuje jeszcze jednego drewna. Nie powinno i tak być źle. Okej, okay, chyba teraz czeka nas śmierć. Tak. A nie, nie, nie czeka nas jeszcze śmierć. Chyba. Okej. Okej. Udało się kliknąć? Tak. Udało się kliknąć, czyli nie zginęli, ale tak, tutaj bym padł. Dzięki temu, że to kliknąłem, to chyba się udało? Nie. Nie zdążyłem kliknąć. Głupota. Ale tak, są nowe rzeczy. Mistyczny End. Mhm. Ten śmieszny chodzący zbiorowisko kiedyś było prawdziwym drzewem. Dobra. Jest to tego porażka, oznacza, że cofamy progres do bossa. Okej. Okay. To idziemy jeszcze raz. I teraz muszę pamiętać, żeby uciekać, zanim będę ginął. Ale tak, no fajnie byłoby wiedzieć o tym, zanim ginę. A nie tak, mam 15 życia, czy coś, dopiero nie informują o tym wszystkim. No oczywiście, wiem, że to pewnie taki był zamysł. I mogłem sam się tego doczytać. Tak samo jak tego, ale... Ale po prostu nie chciałem. Mhm. Okej, okay, co można wybrać, co chce się zachować, od czego tylko część? Szczerze co? Uciekamy. Tak, nie zdążyłem. I w ten sposób po prostu dostaje się to i część tamtego. Okej, okay, fajnie. Warto wiedzieć. Dobra, budujemy. Relaks. Leczenie. Oj, coś znowu z młynarzem. Wybacz, że ci przeszkadzam, ale... Ale młynarz zamiast na śmierć. Chcę, żebym naprawił jego koło młyńskie. Ale gdzie odnajdę deski kasztanowcowe, których potrzebuję? Możesz pomóc? No, oczywiście, oczywiście, że pomogę. A tutaj... A, tego jeszcze w ogóle nie sprawdziłem. Twój wojownik może naprawdę skorzystać z dobrego miecza. Żeby taki zrobić, potrzebujesz desek kasztanowych, które możesz stworzyć w kabinie łowieckiej. Lepiej jedną zbuduj. W kabinie łowieckiej możesz stworzyć dystansowe bronie i skórzane zbroje. A jednak wszystko... Pomimo wszystko miecze nie są dla wszystkich. Niektórzy preferują chować się z jakimś innym i strzelać strzałami. Dobra? Pani na wilki. Mamy 4 drewniane wilki, okej. Okay. Ej, mój syn i ja jesteśmy najlepszymi łowcami potworów. W całym królestwie. Słyszałem, że ty i twoi ludzie zdecydowaliście się stawić nas na wyzwanie. Nie pozwól mi, żebym się roześmiał. I nawet nie poradzić sobie z wilkiem. Często wtedy. Okej. Okay. Drewniany miecz zabawkowy jest bardzo uroczy. Ale nadszedł czas, by twój wojownik dostał prawidłową broń. Wyślij go do kuźni i pozwól mi, żeby być ostra broń. Ostrze coś takiego. Żadne ostrze, dobra? Mam tylko hełm milicji, nic więcej. To trzeba będzie pójść. Okej, okay, zanim coś, to jednak bym go wyczuścił do trzeciego poziomu. Bo mamy hełma dla niego, to tak. Przy okazji, jeszcze zanim coś, to warto byłoby też zobaczyć jego statystyki. Wiedzieć, w czym jest najlepszy. Okej. Okay. O, więc on jest bardzo silny, z tego co widzę. Wampiryzm. A, dobra. Więc jemu powinno się ulepszać siłę, jeśli już. Oczywiście tego pizza nie będę robił. Ale tak. Przy okazji moglibyśmy wynająć chyba drugiego bohatera. Nie będę się z tym śpieszył. Idziemy po prostu, zobaczymy, czy trafimy na drewno i inne potwory. I tak, nadal jest sucho klatce, ale jak widzicie, teraz ma hełma. I mamy chyba drewnianego wilka. Bonk. Za 20, okej. Okay. Groźny. Nie wiem, co to za efekt, ale fajnie. Wilcza skórka. Okej, fajne. O nie. Czemu ta gra mi tak nienawidzi? Już dobra, ulepszenie poziomu chyba spowodowało, że jestem w stanie to przeżyć. Wiej! A, dostałem tylko deski. Są tylko kłody.
Dobra, czyli tutaj z wilczej skóry można robić jakieś rzeczy, które zwiększają zwinność, ale to będzie dystansowe z tego co widzę. Nadal nie wiem o co chodziło z tymi deskami. Serio, tutaj nie ma tych desek jako tako. Co, co było tylko takie flavorowo, że mam co zrobić, okej. Dobra. Ja wiem, bym tylko żałował, ale... Dałoby się zrobić dużo rzeczy różnych, więc... Nie jestem pewien, czy po prostu damy radę to wszystko pogodzić tak, jakbym chciał. Drewno... Czy metal? Chyba metal jednak. I tak, wiesz co, zdecydowanie, jeśli teraz nie natrafię tego potwora jakiegoś tamtego, to chyba wynajmę drugiego bohatera. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Pewnie to będzie błąd, ale można zawsze spróbować. I tak, wilcze skóry wydaje się być sensowne, ale nie aż tak bardzo. Okej. Wolałem nie ryzykować. I tak, metalu pewnie nadal nie mam żadnego. Nie, mamy jeden, dobra. Ale co ciekawe... Ucznia? Wydaje się być pod każdym względem lepsza. Dobra, mniejsza. Na razie oddamy całe drewno. 400, no to, to... Nie to. Wymuszone wakacje. Wykrawć i przynieś 10... Copper ore? Okej. Wymuszone wakacje. Nasi lokalni na mnie wrzeszczą. Podobno robię nic innego jak tylko opalanie się przez cały dzień. A to dlatego, że skończyło mi się mieć. Jeśli przyniesiesz trochę, zrobię ci hełm. Okej, ale craft. Trochę to jest dziwnie określone, ale dobra, mniejsza. Wynajmujemy drugiego bohatera, nie chcę po prostu czekać. Ona jest... zwinna. I mamy teraz babeczkę, okej. Czyli jej by się przydało chyba robić rzeczy ze skóry wilków i tak dalej. I kurczę, by się też przydało. Dobra. Nie wiem, czy to najmądrzejszy pomysł. A, możemy tylko jednego wysyłać. I tak. Trudno, no to poczeka. No, gra wie, co zrobić, żebym mi sądził, że co po prostu mnie nienawidzi. Porażka będzie. Ja wam to mówię. Okej, okay. Liście lecznicze. Liście lecznicze, okej. Okay. Jeszcze tego nie znam, więc definitywnie będę chciał to przynieść. Wiej! Wiej, słuchaj, klates, wiej! Okej. Okay. I powiem wam szczerze, gierka przyjemna. Nie wiem, jak bardzo do oglądania. Proszę. I oni się sami pomału leczą. Ja go leczę ciągle, a co chyba nawet konieczne. Okej, okay, dobra. Zapamiętam to sobie. Zapamiętam to. Mam przy okazji już jakieś rzeczy? Albo chociaż to dwa drewna, żeby zrobić kurz? Nie możemy, ale nie wiem, czy jest sensowna decyzja, dobra, mniejsza. Jeszcze jest jeden surowiec, którego nie znamy. 4 wrogów. Ciekawa sprawa, muszę przyznać. Mogę jeszcze bardziej ulepszyć. Tylko czy to ma sens? Potem będę pewnie płakał, że mi złota brakuje czy coś, więc nie. Chociaż dobra, czemu nie? Czwarty poziom. Na tym już naprawdę kończymy. Jeszcze na drugi. Czemu by nie? I naprawdę już musi nam wystarczyć. Wydaje mi się, że robię rzeczy niepotrzebne. By tam będę płakał. Chociaż z drugiej strony to ulepszę naszego suchego kletesa, przez co teoretycznie ja się trochę silniejszy. To jest z drugiej strony nadal byle walka i wchodzi z niej prawie bez życia. Nie wiem, czy to oznacza, że z każdym moim wzmocnieniem wrogowie też stają się nagle mocniejsi. Jeśli tak, to... Nie kiepsko. Wiej, słuchu, klates. Mogę już zrobić miecz, czy czegoś mi jeszcze brakuje? Mogę, dobra.
Crafty miecza. Poziom drugi z tym, nawet nie wiem co to jest. 13. Z tym... Nie wiem. Ale ma lepszego miecza, więc ta. Nie, ale będzie teraz lepiej. Jednak mniejsza z tym. Już staliśmy, więc teraz tak. Ostrze okazało się dużo lepsze niż nagolenniki. Ale radzimy ci jednak pilnować swojego wewnika. Dopiero rekruci są znani z tego, że odcinają swoje palce. Oj, kiepsko. Inklisty grup. Teraz dopiero? Ale okej. Okay. Mój wojownik jest rozpieszczony. I ich morale spadły. Jego morale spadły przez tą całą ciężką robotę, którą musiał zrobić. Chodzą po wiosce, narzekając na życie. Wyślij ich do spa. Okej. Okay. Każdy bohater ma różny zasięg humorów. Kiedy jest szczęśliwy, zdobywa im wiele korzyści. Ale problemy zaczynają się pojawiać, kiedy nie są. Ciężka praca, jak crafting czy podróżowanie, niszczy ich charakter, ich samopoczucie. Ale oczywiście wszystko wygląda lepiej po wycieczce do spa. Jak mają niskie, to mogą pomijać tury, mniejsza szansa na przedmioty. I nie ma szans na krawcenie lepszych rzeczy. Znaczy jest szansa, można więcej przedmiotów znaleźć i szans na podwójny atak. Było. Dobra, było. Relax! Jest, dobrze. Spa umieszcza twoje bohaterów w dobrym humorze. I podwyższa ich wolę walki. To jest najlepsza medycyna na stres, mrozy i nadmiar tłuszczów. Ja. I teraz jest quest na lepszenie. Okej. Mój wewnik jest naprawdę w porządku oczywiście, ale... stoi samodzielnie, samemu, przeciwko wielu wrogom. To jest sprawiedliwe. Wynajmij partnera dla nich, jeśli tego do tej pory nie zrobiłeś. I wyślij swoją nowo odkrytą drużynę wojowników do magicznego lasu. Dobra, ale zanim to zrobimy, to... Czy możemy zrobić kuszę? Prawda, tylko podstawową, ale zrobię to. Czemu nie? I obstawiam, że tutaj wszystko zależy od tego, jak to się nazywa. Agility. Tak, czyli ona jest najlepsza. Dymawkowa kusza. Może nie będzie takie idealne, ale... Tak, tak, wiem, że mogę sprzedawać. Ale wiecie co, damy jej tą kuszę, by się ona spod agility, to wydaje mi się, że będzie lepiej sobie z nim radziła. Okej. Okay. Patrzcie, 29 kontra 24, więc to był dobry wybór. To prawda nie ma jeszcze jako tako swojego ubrania żadnego, nic, ale... Lecz dobrze. Wykrafcimy jej coś ze skóry wilków. Achievement, jej! Ona robi piu. O, podwinę piu i dziab. Nie, teraz to aż easy się robi. Fajnie. No to prawda mamy nadal suchą kletesa i suchą kleteskę. Przy czym ona jeszcze nawet nie ma ubrania żadnego, ale... No teraz to jest... Łatwiej. Podoba mnie się. No, nawet bardzo. To prawda, oczywiście wiem, że tam lada moment się może wszystko odmienić, znowu będzie ciężkie życie i po prostu życie mnie mniej i tego typu rzeczy, ale... Jest to taka drużyna dwuosobowa, nie, że się sprawdza. Oj, o takie obszarowe. No tam można było się ich spodziewać. Ale okej, zaraz skończymy podejście. W sensie to. I... Udało się, jej. Zamknij. Wilki zabite. A więc poradziłeś sobie z zadaniem. Aha. Ale podejrzewam, że to będzie wyzwanie dla was, słowiaków. Aha. Oczywiście wiem, że to było dla was wyzwanie, dla was, słowiaków. Mój najmniejszy syn pokonuje wilki nożem. A co na... co powiedział o jakichś bardziej poważnych bestiach? No, dawaj. Nie ma? Okej. Okay. Twój drugi wojownik będzie potrzebował dystansowej broni, albo nie będą mogli walczyć. Przy okazji, kiedy byłeś na przygodzie,
załatwili mi pozwolenie na budowę domu mody. W sumie, taka ciekawostka, no, ja to zrobiłem tak dlatego, że widziałem, że ma większą zwinność, nie dlatego, że coś... I tak, przez przypadek sam to zrobiłem. Prawdziwe wyzwanie. Pokonaj dwóch elitarnych mistycznych entów. Nadeszła pora dla twojego wojownika, czy swoich wojowników, jak złotych są, żeby udowodnili swoją wartość. Pozwól im pokazać, że twoja inwestycja nie była zmarnowana. Zobacz, czy potrafią pokonać kilku potężnych entów. Nasze dzieciaki boją się zbierać jagódki przez nie. Okej. Jeśli zwykłe potwory nie byłyby wystarczającym problemem, są też elitarne potwory, które są dużo silniejsze niż te zazwyczaj. Aha. Niektórzy uważają, że to jest warte przez lepszą nagrodę. Dobra, warto wiedzieć. Zanim coś jeszcze ulepszę. Na czwórkę, żeby każdy miał czwórkę. Łatwiej będzie. I co możemy zrobić? A, spodnie albo czapkę. Ciekawe. Dobra, zaczniemy. Spodni. Myślałem oczywiście tutaj ją. Więc jej. I czy można? Nie, nie mamy drewna na lepszą kuszę. Wymaga poziomu czwartego, ojej. Nie, dobra, mogłaby ją i tak ubrać. Dobra. W takim wypadku proszę, ciesz się ze swoich nowych spodni. I jak jeszcze coś z koszulą? 4 metale, dobra. W takim wypadku... na tym chyba zakończymy dzisiejszy epizod. Gierka okazała się dość przyjemna. I cóż... w następnym odcinku... podejrzewam, że po prostu będziemy robić dalej to samo. Może odkryjemy już w końcu jakieś nowe rzeczy. Czy coś, ale póki co te. Ja z chęcią będę grał, bo... prosta, łatwa, przyjemna. Taka idealna do odprężenia się, więc ta. To by było już naprawdę na tyle, dziękuję wam bardzo. No i do zobaczenia już... za 2 dni. No chyba, że uda się odzyskać regalię Isaaca. No i jak mówię, to tyle, więc trzymajcie się, no i hej, hej!